Rok 2022 był rokiem rekordowym, jeśli chodzi o akcję transportu medycznego w ramach, to znaczy akcję Serce. Wykonaliśmy 15 tego typu akcji. To jest ewenement, ponieważ wcześniej maksymalnie wykonywaliśmy ich 7-8 rocznie. Historia akcji Serce to jest rok 1985 i wtedy na osobistą prośbę profesora religii po raz pierwszy zdecydowano się uruchomić transport lotniczy. Do 2011 roku wojsko również realizowało takie loty. Od 2011 roku mamy już podpisaną umowę na stałe w ramach właśnie akcji Serce transportu lotniczego organów do przeszczepu. Tak naprawdę współpracujemy z wszystkimi ośrodkami kardiochirurgicznymi w Polsce, które wykonują operacje transplantacji. To nie tylko jest transport serca, ponieważ to umownie mówi się o akcji Serce, natomiast mogą być to różne narządy przeznaczone do przeszczepu, takie jak na przykład płuca, wątroba. 43. Baza Lotnicza Morskiego w Gdyni Babich-Dołach dysponuje samolotami transportowymi M28B Bryza. Jak wiadomo, transport lotniczy jest najszybszym transportem, a w tego typu akcjach, czyli w akcjach przeszczepu organów, liczy się przede wszystkim czas. Czas od pobrania organu od dawcy do wszczepienia tego organu u biorcy. Piloci realizują to zadanie jak każde inne, przygotowują się do niego jak do każdego innego zadania, natomiast z pewnością wiedzą, że jest to bardzo ważny lot, ponieważ na pokładzie transportują nowe życie. Na przeprowadzenie takiej akcji mamy tak naprawdę kilka godzin. Działamy w ramach określonego systemu. Dostajemy zapytanie o możliwość przeprowadzenia takiej akcji, to znaczy, czy mamy dostępne załogi, dostępne samoloty. Z reguły mamy dostępne, ponieważ dyżurujemy właśnie w tym określonym systemie w ramach akcji Serce. I w momencie, kiedy dostajemy takie zadanie, piloci przygotowują się do lotu, sprawdzają warunki meteorologiczne i wtedy już tak naprawdę wszystko dzieje się w ciągu bezpośrednio kilku, trzech, czterech godzin. Jeden z takich lotów był dość szczególny, ponieważ były bardzo trudne warunki atmosferyczne. Załoga w ramach zważonego ryzyka podjęła się tego zadania. W momencie, kiedy lecieli na lotnisko we Wrocławiu, wystąpiły bardzo trudne warunki atmosferyczne. W ostateczności te warunki się na tyle poprawiły, że można było tam lądować. Jest to oczywiście związane z tym czasem, gdzie serce czy inny organ może poza ustrojem maksymalnie przebywać.